kontynuować ten właśnie opis. Proszę bardzo. A wiosna objęła już była świat posiadanie. Stary park miński napił się oponą lśniących jasnozielonych liści i hodował w swej głębi pełnej przecudnych cieniów i świateł młode kwiaty i trawy. Dróżki ubite z okruchów cegły i wysypane żółtym piaskiem ginęły wśród zieleni niby drobne ruczaje między brzegami. Mury starych domów u jednego z nich bardzo upalne błotał płotno niby w podziemnej jaskini. W zakątkach przebyt złów i czerępnych kipiały się nierozstępne gąszcze albo rozrosły trądy. Szeregi młodych grabów tworzyły ulice prowadzące do ławek pustronnych. Jedna z takich jasnorzutowych dróżek szła skręcona w półokrąg do śródła. Spod rozwalonego muru wypływała tam przed kamienne gardło fauna. Struga czystej i zimnej wody zlatywała do wielkiej misy wyciosanej z piaskowca i ginęła w jego wnętrzu. Dziękuję. A więc bardzo proszę, każdy kontynuuje teraz samodzielnie tę wypowiedź. Proszę bardzo. Czy wiemy, co mamy robić? Tak? Proszę. Tak jest. Nie zapominamy o formie graficznej, akapita tak samo. Jest to praca samodzielna. Wiosna jeszcze trwa, więc możecie spojrzeć również przez okno. Zobaczcie wspaniały nastrój, niebo, słońce, zieleń. Proponuję, abyście przygotowali krótsze zdania, wtedy one będą bardziej zrozumiałe. Ponieważ się widzicie, przepraszam, ja bardzo proszę, żeby nie ustosunkowywać się do opisu Żeromskiego. To was nie interesuje, byście wysłuchali i waszym zadaniem jest kontynuować opis, a nie nas oceniać opisu. Rozumiesz, Nikosz? Polecenie brzmiało kontynuować tę wypowiedź w 10 zdaniach. Opis parku, a dokładnie przeczytaj jeszcze temat tego. Przeczytaj. Kornel, proszę. No ja podałam jakiś temat, tak? Oczywiście. To jest temat główny. Kontynuuj. Najtrudniej zacząć, prawda? Bardzo proszę, Łukasz. Proszę usiąść.
jest kolega. Proszę pomóc. Jezu, jesteś szybki. Proszę bardzo. Czy Łukasz już to zmienił? Którego wysokość wynosi 5 cm. Jeszcze raz powtarzam. Naczynie w kształcie prostopadłościany o podstawie kwadratowej, którego wysokość wynosi 5 cm, napełniono do 2/3. Wlewając 6 litrów wody. Napełniono do 2/3 wysokości, wlewając 6 litrów wody. Jaka jest pojemność naczynia? Jaka jest pojemność
też tak bokiem stanął, żeby reżyserka tak którego wysokość wynosi 5 cm. Bardzo proszę, znowu z lewej strony. Czyli mamy podaną. Napełniono do 2/3 wysokości wodą. Można by to nawet zilustrować tutaj na rysunku. Nie będziemy zachowywać tej proporcji, ponieważ jest to rysunek pomocniczy. Możesz wziąć kolorową kredę, ale w miarę nie od ręki. Nie. Która włożyła się w kształcie tego małego prostopadłościa. W zasadzie można postawić. Znamy objętość niepoty, wynosi ona po prostu 6. Znamy, a nie znamy krawędzi, ale znamy przecież Falista.
Na W czytamy M. No, dobrze, ale proszę przypomnieć o Wavy. Dobrze, Wavy. Chip? Tak. Dobrze, jak będzie drugi? Expensive. Dobrze. Pretty? Ładna. Dobrze. Jak jeszcze, uwaga, jeszcze jak inaczej można powiedzieć ładny? Beautiful. Dobrze, i jeszcze? Na przykład o pogodzie. Ten wyraz mówię znaczy przyjemny. Nice. Dobrze. Nice. Czyli teraz sobie jak będzie brzydki? Apple. Okropny, dobrze. A brzydki? Apple. No nie. Przedtem było lepiej, więc to najpierw. Ego. Dobra, jak poczytamy? Najpierw na niebieskim. A. Ja? A, dobrze. Czyli chwileczkę. A, czekaj, bo jestem, jak to będzie? Ale co? Brzydki. Aż. Ugly. Dobrze. Ugly. I teraz large. Duży. Dobrze. Small. Dobrze. Kto zna jeszcze jakiś inny wyraz? Ciszej mam z nim. Kto zna jeszcze jakiś inny wyraz na właśnie duży? Big. Dobrze. Potem na jeszcze. Może być wysoki. Wysoki. Dobrze, już być. Long. No to nie. Long. No, no dobrze. A teraz wobec tego, jak będzie mały? Small. Jeszcze jakiś inny wyraz na Little. Bardzo dobrze. Zgadza się. I bright. Bright. Jasny. Kto zna inny wyraz? Jasny. Jak inaczej jeszcze użyłem? Jasny. Słuchajcie, mieliśmy ćwiczenie. Dobrze, light. Mieliśmy ćwiczenie dotyczące wyglądu zewnętrznego. Jasno, rozwodne. Light out. Czyli ciemny jak będzie? Dark. Dobrze. To wobec tego teraz proszę każdy, żeby napisać trzy zdania z jednym z tych przedmiotów, które podałam. Ale jest. Ale jest.
zakładamy, że napisać sobie jeszcze pochodnie o tym samym znaczeniu. Lub znaczeniu podobnym. Kategoria słowotwórcza to grupa wyrazów. Pochodny, w której mogą wchodzić wyrazy utworzone. Słowotwórcze znaczenie i znaczenie podobne. W tej samej kategorii słowotwórczej mogą wchodzić wyrazy utworzone od różnych części mowy za pomocą różnych formatów. Skład tej samej kategorii słowotwórczej. Czego? Mogą wchodzić wyrazy utworzone od różnych części mowy za pomocą różnych formatów. Od różnych części mowy. Skład tej samej kategorii słowotwórczej mogą wchodzić wyrazy utworzone od różnych części mowy za pomocą różnych formatów. Na przykład są kategorie nazw miejsc, prawda? Kategoria wykonawców czynności. Zapiszmy sobie na przykład powtórzę. Tak dalej, dużo jest. Na przykład powtórzę. Kategorię nazw miejsc. Kategorię słowotwórczą nazw miejsc. Powtórzę. Na przykład. Powtórzę na przykład. Na przykład. Kategorię słowotwórczą nazw miejsc. Tak, na przykład kategorię słowotwórczą nazw miejsc tworzą. Nazw miejsc tworzą. Na przykład rzeczowniki odrzeczownikowe i odczasownikowe tworzą. Rzeczowniki odrzeczownikowe i odczasownikowe utworzone formantami. Utworzone? Tak, utworzone formantami. Dwugrobek. Odrzeczownikowy i odczasownikowy utworzone formantami. Dwugrobek. Dnia odmyślników. Tacy formanty. Dnia. M i A. Armia. Na przykład księgarnia, tak? Od książki. Piekarnia. Tak, czy piekarnia. Czyli jeden format to będzie nia, potem alnia, drugi format. Dalej, format alnia. Alnia. Pralnia na przykład, tak. Który, wyraz, który pochodzi od jakiego wyrazu, w jakiej części mowy? Proszę, tobie. Jaki czasownik? Nie gadaj, to jest wyraz. Jest to rzeczownik od czasownikowy, pochodzący od czasownika brać, tak? Do tego czasownika brać, do czasownika brać. Alnia i powstał właśnie wyraz pochodny. Pralnia. Jest to jedna kategoria słowotwórcza, czyli co? Takiego to kategoria słowotwórcza? Proszę, to grupa wyrazów. Grupa wyrazów wyrazu pochodnych, prawda? Która, no? Lub znaczenie podobne, no właśnie. To rozumiecie? Teraz tych słowotwórczych otwory piszemy, tych słowotwórczych. W odróżnieniu od kategorii słowotwórczej, tych słowotwórczych określamy. Tak jak kategorii słowotwórczą, proszę podkreślić coś. Tych słowotwórczych. Natomiast tworzą wyrazy pochodne. Pierwszy punkt. Utworzone od tej samej części mowy. Utworzone od tej samej części mowy. Typ słowotwórczy. Natomiast tworzą wyrazy pochodne. Pierwszy punkt. Utworzone od tej samej części mowy. Tak, ale... No, jesteśmy w studiu. Utworzone od tej samej części mowy. Drugi punkt. Utworzone za pomocą tego samego formatu.
Słowacja. USA. Ukraina. Ukraina, nie. Czy to jest? Białoruś. Litwa też tu, nie? Litwa też. To wiecie, że Litwa to 100, niewiele ponad 100 km. I teraz proszę, a północną granicę co stanowi? Morze? Aha, bałtyckie. Proszę. Proszę, zapiszmy więc. Zastanowimy się.
No, słuchaj, jak, nie wiem, jak on nazwał. Konkurs. Dobrze. Otwórz konkurs. Ja wam kartkę dam. Dziękujecie to. Testo? To jest prawda. Wyniki konkursu informacji. Może poczekaj z nazwiskami. To będzie uwiecznione. Pierwsze miejsce wyrzuć na ekran. Na chwilę poczekaj. Ale niżej, żeby drugiego jeszcze nie było. Dobra. Wyjdź z drugim miejscem. Pokaż drugie miejsce. Jeszcze troszeczkę, poczekaj chwilę. No i ostatni. Wyszedł, żeby tego dali szefa. Nie da się. Nie da się. No to jeszcze. Może masz jeszcze bardziej. Ciekawe, czy nie będzie odblasków od... Ale znowu tylko od dwóch komputerów nie trzeba się tego. No to zarobujcie pan pierwszy, a ty drugi będzie. Siedem, cztery. Cztery. Dobrze, Bożena. Nie ma. Nie ma. Chowaj się. Wszyscy chowają się na swoje miejsce.
Szybciej rzucaj! Teraz ktoś dobie tutaj? No. 7-5, tak? Jeden pięć. Dwie osoby dobiegły? Tak. Remi. 7-7. Tak. Nie ma.
drodzy nauczyciele, rodzice. W życiu szkoły mamy takie bardzo dwa ważne momenty. Są to również ważne momenty w życiu uczniów. Jest to przyjęcie uczniów klas pierwszych, czyli moment, kiedy dziecko po raz pierwszy przychodzi do szkoły, oraz zakończenie klas ósmych, moment, kiedy uczniowie tej szkoły opuszczają mury, rozstają się z nauczycielami ze szkoły. To znaczy się, to rozstanie to takie chyba pozorne, ponieważ jednak mamy kontakty z młodzieżą. Uczniowie szkoły macierzystej niejednokrotnie wracają do naszych murów, rozmawiają z nauczycielami, mają kontakt osobisty. Jest nam wtedy bardzo przyjemnie, kiedy możemy z tymi naszymi absolwentami utrzymywać te kontakty. Wy również, wybierając szkoły, wybieraliście czasami wspólnie, także myślę, że ta więź, którą tutaj pracowaliście w ciągu tych 8 lat pracy, nadal będzie w jakiś sposób utrzymywana. Te przyjaźnie, które tutaj się rozpoczęły czy zapoczątkowały, będą niejednokrotnie owocowały nawet gdzieś tam w późnym okresie swojego życia. Nie ukrywam, że jest to dla nauczycieli szkoły taki moment troszeczkę podniosły. Z jednej strony obawiamy się, jak sobie poradzicie w tym przyszłym życiu, bo jednak przychodzicie do innych szkół, do innych warunków. Z drugiej strony tak niejednokrotnie rozważamy, czy aby wszystko zrobiliśmy, żeby wam pomóc. Myślę, że i rodzice wasi mają również takie niejednokrotnie wątpliwości. Chcę was zapewnić, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, żeby przekazać wam tą wiedzę podstawową. Wiedzę z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych. Jak również staraliśmy się wam wpoić pewne zasady moralne, etyczne. W jaki sposób wyposażyć was w bagaż takich umiejętności, takich wartości, które będą owocowały w przyszłym waszym życiu. Bo chyba macie tę świadomość, że wchodzicie w zupełnie nowy, inny etap swojego życia. Bardziej odpowiedzialny. Etap, który prawdopodobnie w jakiś sposób zaważy na waszym przyszłym, dorosłym życiu. Ja myślę, że dzięki pomocy waszych rodziców, bo nie ukrywam, że na pewno ogromny wpływ na to, jakim będziecie w tym przyszłości, ma rodzina. Mają wasi rodzice, jak również szkoła. Mam taką nadzieję, że właśnie dzięki temu wsparciu rodziny, szkoły będzie wam lżej i będziecie dokonywać właściwych. Troszeczkę zastanowić się nad tym, co dokonaliśmy w ciągu tych 8 lat pracy. Świadectwa, które otrzymacie za chwilę, będą dowodem tego, ile zrobiliście, jak pracowaliście, jaki był wasz stosunek do nauki. Cyfry to mówią same za siebie. Jest kilkunastu uczniów, w sumie 12 ze wszystkich klas ósmych, którzy otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem. Są to świadectwa, które wyróżniają się tym, że uczeń uzyskał powyżej 4,75 przeciętnej z wszystkich przedmiotów klasy ósmej oraz co najmniej zachowanie bardzo dobre. Na ilość 23 uczniów klasy ósmej, no nie jest to zbyt może dużo. Ale jest to również grupa uczniów, którzy uzyskali dobre
słabe mierne oceny i również bardzo słabe oceny zachowania. Ja myślę, że nie wykazali dobrej woli. Nie chcieli momentami współpracować z nami, a nawet z rodzicami. Stąd właśnie takie efekty pracy. Dwóch uczniów klasy ósmej nie uzyskało świadectwa absolwenta szkoły podstawowej, ponieważ nie spełnili podstawowego wymogu, czyli nie mieli co najmniej ocen miernych. Myślę, że główny powód, znaczy nie myślę, tylko jest to fakt, głównym powodem tego były po prostu nagminne opuszczanie, było nagminne opuszczanie zajęć, tak zwane badania. Przykro nam z tego powodu, niemniej, tak jak powiedziałam wcześniej, sami pracujecie na swoją przyszłość. Tym uczniom, którzy otrzymali wyróżnienia, serdecznie gratuluję, również tym, którzy się może nie aż tak poszczęściło. Niemniej ukończenie szkoły podstawowej, czy otrzymanie tego świadectwa szkoły podstawowej, no jest pewnym dorobkiem na pewno ucznia. W tym momencie chciałam wyróżnić uczniów, którzy w szczególny sposób wyróżnili się w tym roku szkolnym, przynieśli chlubę naszej szkole, jesteśmy z nich dumni i chciałam właśnie tutaj na forum o tym również powiedzieć. Otóż z wszystkich klas ósmych 7 uczniów brało udział w etapie rejonowym w konkursach przedmiotowych. 3 uczniów uczestniczyło w finale wojewódzkim i tak uczeń Paweł Seligman, uczeń klasy ósmej D, został laureatem wojewódzkiego konkursu języka polskiego. Jest to bardzo wysokie wyróżnienie dla ucznia szkoły podstawowej. Niejednokrotnie walczyli o stopni
wychowawczych poszczególnych klas w swoim wychowaniu. Myślę, że wy jako wychowankowie doskonale wiecie, z jakim zapałem, z jakim zaangażowaniem ci wychowawcy właśnie poświęcali się dla was. Zresztą z waszej strony również tutaj doświadczyli wielu przyjemności, satysfakcji, ponieważ, no, jak powiedziałam, wielu uczniów klas ósmych to uczniowie rzeczywiście, z których możemy być dumni. Chciałam również serdecznie podziękować wychowawcom klas pierwszych, to znaczy się tym, którzy uczyli w klasie pierwszej, przynajmniej do trzeciej, tych absolwentów 8 lat temu, przyjmując ich właśnie z rąk jednogodnie płaczących mamy, taty, a dzisiaj już możemy patrzeć jak dalej na dorosłych ludzi. Jest to na tym również wychowawcy, taki moment bardzo, bardzo podniosły. Są też dumni z was, że właśnie oni byli pierwszymi, którzy was wychowali. Chciałam również wielu was prosić serdecznie do podziękowania do nich. Jeszcze nie chcę umierać. Bo my jesteśmy również bardzo serdecznie wdzięczni za współpracę ze szkołą, za pomoc, wychowanie naszych uczniów, na naszych dzieci. Dziękuję serdecznie tym, którzy jest mają powiedzieć proszę o dalszą współpracę, a tym, którzy kończą tutaj pomysł, który jest na zbawieniu na rzeczy zarobić. Jest serdecznie dziękuję i życzę wam, drodzy absolwenci, powodzenia na egzaminach wstępnych, spełnienia wszystkich marzeń. Znaleźliśmy się dzisiaj
ścian, ale o tym gorszym zapominamy. Chcemy natomiast pielęgnować w naszej pamięci te lepsze, do których będziemy wracać wspomnieniami. Mamy nadzieję, że wy, nauczyciele, będziecie miło wspominać nasz rocznik, tak jak i my będziemy miło wspominać was. Mamy wobec was sporo wdzięczności, żeby byliście nie tylko nauczycielami, ale i współtowarzyszami naszych znakach o wielkiej nauce. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do wychowawców. Dziękujemy wam, że przez te kilka lat próbowaliście zrobić.
wprowadzili nas Snejce, monoster Heine Janse. Odwrót leczenie na nim, natomiast ja proszę tutaj Natalię Kajo, uczennicę klasy 8C, która
ręcznego, a ja poproszę tutaj uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnień. Joanna Kwiebiosz,
serca wydarowana, skrzywdzi żadnego tchórza nie pozwoli. Nie zdradzi Żakowskiej, którego się bawią. Obaczcie, że teraz dostajemy Państwo dzień jeden na zamówowym przeżywamy, który w roku 8 przewinąć się może. Obaczycie, jak Żakowie nauki studiowali, jak profesorów im nie słuchali, a i zabawili uciek wszelakich nie odpuszczali. Wybaczcie nam za zmi błędy i pomyłki, które nawet wielkich nieraz nie ominą. Wybaczcie też śmiało uszczypliwość naszą, ale jak mówi poeta, i święty, który może być nauką, kiedy się skrzywa, jest osób zatrząsa. No i czego się tak wydzierają? Pani Bożą, po prostu zapomnieliśmy zadać jednego żaku. Słońce schodzi i otwieram. Jak mi się księżyc na czarnie chciało założyć, to będzie na piechotę zwalona. Zawsze zgromadzki dojdzie. Dwa plus dwa równi się. Kto rozwiąże?
Możesz? Może to będzie 2, a może 3, może... Ale z Totelecem to ty nie będziesz. Pomyśl, masz 2 krowy. Od sąsiada 5 krowy. To ile masz krów? 3. Hola, hola, jak to 3? No tak, bo jedną krowę oddałem na podatek od wzbogacenia. A ile będzie przed podatkiem? 5. Oj, 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 jak to 5? No tak, bo jedną krowę schowałem i się nie przyznałem, że jest jeszcze jedna. Aby byli silni i zdrowi, pragnę od ćwiczeń fizycznych. Wiele może zakończyć.
mamy wybrała. I co, nie wyschło? Wyschło, ale zardzewiało. Niestety żadnych ćwiczy z nami, bo to jest niebezpieczne. A dlaczego? Niech żak sobie wyobraża, jakby ćwiczył ten stroj, może się poślizgnąć, wyrżnąć głową o ziemię, połamać się w trzech miejscach, poobdzierać sobie łokcie i co wtedy? Mnie generała do lodu wtrącą. Będziemy generała odwiedzać. Cisza. Będę mówić, żeby być silny i zdrowy i nie bać się wroga, żeby wzór na ten zbił, trzeba dużo ćwiczyć. Na szczęście liczy. Jeszcze nie skończyłem. Trzeba dużo ćwiczyć i nie bać się wroga. Bo gdy się ktoś boi, to wróg brał sobie. Przeniesiony na gardę. Teraz ćwiczymy. Skłon raz, do góry dwa. Raz i dwa. Ale sieroty, o ludzie, ale ja wam obiecuję, że leczę nie do nogi, nie do łady i nie do nagi. A każdy z was stanie się suwerennym rycerzem. A teraz biegiem za mną. Thank you.
Wreszcie stało się, że musiałam wstawić jednemu jedynkę z powodu nie dania do podpisu rodzicom jedynki. Wyrwany do odpowiedzi mówi, nie się nie ma, a gdy już ma opowiadać, twierdzi, że nie będzie zeznawał bez adwokata. I proszę się nie są w szatni zamkowej. Jeden drugiemu mógłby rzucić czapkę przez okno i powiedział, jak cię kocha, to wróci, a kiedy jako pracę nowo, mieli opisać koszmar desen, opisał nauczyciela z języka polskiego. Na wyjątku przysłał ciastka, który nic nie słyszy. A gdy kazałam zadała sprawę w przyciąganie dziecka, to podniósł krzesło do góry i stłum lampę. A oprócz tego bije kolega pod słonko. Dochodzą mnie złe wieści i cóż z nimi począć? Czy jeszcze jeden rok poddać ich naukom, aby poziom olechu w głowie się unormował? Właściwie to mnie zaszkodzi dalej. Obiecali poprawę. Malowali zamy ławy w zamku i wymieli salę dla nas. A czasami tym ciżem i przybiorą. Naprawdę nie ma złodzonych salę tortur. Decydujmy zatem, czy Żakowie na tyle są rozgarnięci, by mogli pobierać nauki w innych grotach i zamczyskach. Kto za nich podniesie rękę? Ogłaszam zatem, że wszyscy Żakowie są promowani, a do pobierania na w innych grotach i zamczyskach, jakie sobie tylko upatrzą, pozwolenie od nas otrzymają. Należy względem wielkimi.
jakoś umknęło nam, że to wasze wystąpienie wymaga znacznie więcej braw. W związku z czym ja jeszcze raz teraz, zanim podziękuję, poproszę całą salę o brawa dla wszystkich występujących, bo było to tak cudowne, że nie zapomnieliśmy brawa. Gratuluję ukończenia szkoły podstawowej. Życzę bardzo miłych wakacji i dostania się do szkoły średniej. Chciałam serdecznie podziękować Wam za współpracę ze mną, rodzicom, szczególnie, no nie mogę tego pominąć, Panu Kaszturze, który organizował tak wspaniałe dla nas wycieczki. W moim imieniu i Waszym dziękuję Panu oraz trójce klasowej z ramienia rodziców, Panu Mięcielowi, tutaj pokazuję na Damiana, przepraszam, Jagieło, Panu Paruzelowi, który bardzo często uczestniczył na naszych wycieczkach, Pani Maślance, która zawsze opieką lekarską nas obdarzała, jak trzeba było, również skarbnikowy, który najwięcej się tutaj wsławił w pracę naszej szkoły, to znaczy Pani Hermanowi i Panu Hermanowi, bo oni tak rodzinnie to tutaj współpracowali. Jak jeśli kogoś pominęłam, to Pan Cięciała, to też dzielnie tutaj nas wspierał w wycieczkach. Bardzo serdecznie rodzicom dziękuję, podziękujcie i Wam wszystkim również dziękuję za współpracę wspólną i życzę Wam wszystkich dostania się do upragnionej szkoły. Wszystkiego najlepszego. Chciałabym bardzo podziękować za 4-letni wkład pracy włożony w opiekę nad naszą klasą, za liczne wycieczki wspaniałe oczywiście, za wszystko, co Pani dla nas zrobiła. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Serdecznie podziękuję rodzicom również za troskę. Dziękuję. Miło mi było. To coś dużego. Dziękuję. Jakieś niespotkanie. Bardzo serdecznie. Dziękuję. 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 Dziękuję.
otrzymuje. Gratuluję i życzę dostania się do szkoły. Proszę bardzo, Basia Kasztura też ma tutaj oceny dobre i bardzo dobre. Dostania się do szkoły, życzę wszystkiego najlepszego. Beata Królikowska, no ona już tam była tak wychwalona na Akademii, że tylko pogratulować sukcesów i wszystkiego ci najlepszego życzę. Buję dobrych osób. Ania Maślanka, gratuluję. Wszystkiego najlepszego ci życzę. Grupę Elżbieta. Gratuluję i wszystkiego najlepszego. Życzę Wójcik Wiola. Wszystkiego najlepszego. Proszę bardzo. Zogata Bożena. Zachowanie najbardziej wzorowe z całej klasy. Muszę ją pochwalić. Wszyscy ci tutaj wzorowo oceniają. Abramczuk Janusz. Wszystkiego najlepszego. Proszę. Wajda Marcin. Sukcesów na wszystkich kwestiach i w innych przedmiotach życzę im dostania się do szkoły. Kudycz, Robert. Wszystkiego dobrego. Dybowski, Sławomir, tu mój sąsiad. Wszystkiego dobrego życzę. Herman, Przemysław. Gratuluję. Wszystkiego dobrego podziękowania za rękę. Jagieło Damian. Jeleń Ireneusz. Kaczmarek Przemysław. Mięciel Tomek. Tylko dobrego załatwia. Krystian Nędza. Gratuluję bardzo dobry szkoły. Na tej szkole. Paruzel Dawid. Aha, tam jest chyba coś zamieniony. Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego dostania się do szkoły. Życzę im podziękowania za taty i za wycieczki. Piszczek Wojtek. Aha, to dobrze, w porządku już na przykład. Proszę. Krzeworski Sebastian. Wszystkiego dobrego, dostania się do szkoły, życzę. Przemysław Szwarc. Ja myślę, że zachowania wszyscy są tym razem zadowoleni. Wszystkiego ci dobrego życzę. Śmietański Adam. Dostania się do szkoły, wszystkiego dobrego. I proszę bardzo, Nędza, jeszcze Krystian ma karteczkę. I proszę, te karteczki razem dołączamy do wesołych, miłych świąt życia. Dziękuję za prezenty, za pamięć, podziękowania dla rodziców. Do miłego zobaczenia. Słuchajcie, zbieramy się. To są zalecenia lekarza, muszę powiedzieć do kamery. Każdy nauczyciel powinien co 15 minut przełknąć coś, żeby miał zdrowie z drugim. Świadectwa z czerwonym paskiem są rozdane. Gratuluję nam wszystkim. Najwyższa ocena było 5,2 i miała to Joasia. 3. Nie bierze się wszystkiego pod uwagę. Nie bierze się bez religii, bez zachowania. Ale to jest zachowanie. No to mój komputer się liczy, bo ja miałem to wpisane w komputer i komputer liczy. To się pomyliła. Dobra, 5-2. No to 5-3. Potem było 5-15. I tak to się utrzymywało, potem 5,8, 4,77 i 2,6. Przeliczyliście sobie 10. Tak. Gratuluję wam przede wszystkim tego, że tak mała klasa w sumie, bo najmniejsza, miała najwięcej z czerwonym paskiem. No i myślę, że tak będziecie trzymać dalej. Teraz rozdał świadectwa bez pasków, bardzo dobre, dobre, mierne. Nikt dalej nie mówi. No jednego nie wręczę, bo nie ma naszego kolegi Krystiana. Wiecie, że Krystian nie otrzymał świadectwa ukończenia. Powtórzył ósmą klasę. A on będzie tutaj dalej? Tak, będzie dalej powtarzał wychowawcą. Chyba będzie pani... A, nie. Nie! Ja mam spokój. No może akurat podskrzydłami pani profesor. Dobra, Łukasz. Łukasz,
mam od tyłu świadectwo. Łukasz, tutaj. Ja myślę, że w moim imieniu waszym mogę powiedzieć jedno, że żałuję, że nie byłeś na wycieczce. I zrób wszystko w następnej wersji, że będzie wycieczka, żebyś na nie wracam. Krzysztof, gratuluję ci, gratuluję ci zdolności muzycznej. Oczywiście. Takie ładne. Bardzo ładne. Że maska nie ma, ale nie zobaczcie. Zobaczcie, jak się starałem przy wypisywaniu. No widziałam. Sprawdźcie sobie, czy nie ma błędów. Nie zepsułem ani jednego śladu. O, brawo. Łukasz. Co? Brawo. Brawo. No i każdemu takim pracownikom pogorowym, jak nie ma. Nauczyciela, który pijemy bardzo. Sebastian. I pielęgnuję paprocie. Też gratuluję ci zdolności muzycznych. Dziękuję bardzo. Artystycznych. I do rozmawiania towarzystwa. Telefon to mógł sobie kupić, tak jak Grzegorz. To było dobry telefon. 5, 5. Może. Grzegorz, musisz na koniec. Ty musisz zadzwonić po świadectwo. Ja? Nie dostanę świadectwa, jak nie zadzwoni. Ale jest tak. No. Dzwonek. 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 Nie, tu trzeba tego to. Mówmy się, że świadectwo jest u kogo? Pani. Nie, świadectwo jest u pani dyrektor. Spóźniłeś się na akademię, oddałem. No dzwoni. Ja. Czekaj, dajcie mu telefon. Nie, nie mam telefon. No, dobrze, no, się. Mista Pan, zaraz wyjdzie. Albo linijkę. Ale cicho, no. Niech pan ma. Tak mam? Tak. Czy to... Czy mogę panie z panią Teresą? Aha, tak. Dzień dobry, tak, ja tu po świadectwo dzwonię. Bo jestem... W Austrii jestem na ucieczce. Kiedy je mogę dostać? Aha, pan raz mi uszedł. To on taki głupi źle popisał. Jak się pomylić? Wie pani co? Do na kiedy to będzie? Pod koniec wakacji. Ja muszę do szkoły odnieść. No wie pani co, niech państwo nie robią żartów. Wie pani co, my się chyba spotkamy u prokuratora. Do widzenia! Która, jak mi ostatnio powiedziała, to byś jej nie uwierzył. Masz świadectwo i żaden prokurator. Ci cieszę, dziękuję. Ja też. Ela, Elżbieta. Też chcesz zadzwonić? Ela. Gratuluję ukończenia szkoły i życzę sukcesu. Następny mi kuzynka zaśpiewa. Ania. Piosenkę byś zaśpiewa. Nie, nie. Ty wierszyk powiedz. Gratuluję. Śmieszne. Komputer nie ci wyczy. Bardzo ładnie się przyspiałeś pracownik. Powinniśmy bardzo zadowolony. Marcela wjechała. Chyba ja. Marcelko, teraz by trzeba na chwilę głos wyłączyć, bo ja tak patrzyłem na te twoje oceny, patrzyłem. I o czym nie wierzyłem. No właśnie. No. Nie będę mówił, czy takie dobre, czy takie słabe. Ale myślałem, że są tu inne. Nie, wiesz, pan zawań masy z maty, no. No. Ale gratuluję. A ojciec już wie Marcela? No jasne. No, bo się tak martwi. Nie, nie. Nie. Aha, słuchajcie, jeszcze ja już świadectwa rozdaję, ale mam jeszcze pewne rozliczenia. I osoby się ze mną jeszcze zwyciężą. Że nie uciekniecie, bo potem was będę ścigał po cieszeniu. Tak. Przy pana ja mam wzorowe zachowanie? To jest niemożliwe. Gratuluję. Nie pan skreśla. Tak, to ja ci poprawię zaraz. Poprawię ci pan. Chciałam powiedzieć, że w naszej klasie 12 zerowych. Nie.
pan zepsuł świadectwo. Ja to nie było. Zepsuł pan świadectwo, moc. Tak? Data czy co? Proszę? 17. Gdzie to jest, Dorota? No jest 17 bez kreski. Nie, słuchajcie, to przypomnijcie sobie rysunek techniczny. Rysunek techniczny wyraźnie wskazuje na takie pisanie siódemki. To znaczy, brawo dla pana! Jeżeli chcecie, to sobie zróbcie tam, ale to tak ma być. To przeszło przez kontrolę pani dyrektor. Ewelina, gratuluję, że dotknęłaś z nami do końca. Było na początku różne, ale... Jeszcze panu przydać. Masia. Leczka. No, wróćcie się mi. Na specjalne życzenie Wasi? Tak. Mogę się pozować. Kinga. Dziękuję, Kinga, za pomoc. Służbowy. Basia. Dyrektora. Nie wiem, czy to będzie. Kasia. Gratuluję. Kasia, przeszłaś dalej. Przeszłaś dalej, słucham. No! Gratuluję również, życzę sukcesu w szkole muzycznej. No wszystkim tym, co jeszcze gdzieś się uczą, to też samym sukcesem. Proszę. No i co, widzicie się fajnie. Zadanie wychowawcy jest, mimo że się nie spotkamy, przestrzec Was o niebezpieczeństwach, jakie czyhają na Was w czasie wakacji. Czyli woda, wystające pnie, góry. Procentowa woda. No, to już Wasz problem i Waszych rodziców, myślę teraz, bo jesteście dorośli, ale tak się zawsze mówi, żebyśmy wszyscy wrócili po wakacjach. Że ty jesteś. I dalej doświadczenie. No Emicie, a dalszy plan dzisiejszych zajęć zaproponować, tak? Znaczy, nie, ja chciałam Wam powiedzieć, że teraz zjemy na obiad wszyscy. Jeżeli bym mogła Pana prosić z kamerą, to będę się przyszedł, tak więc tam na stołówkę. Oczywiście. Słuchajcie, idziemy na obiad, wszyscy idą na obiad. Aleksandra Klaścina. Gratuluję ukończenia. Ja też gratuluję. Justyna Domagała. Gratuluję jeszcze raz z wyróżnieniem. Agnieszka Gross. Czekajcie, to wirus. Wiktoria Golisz. Wiktoria, gratuluję. Gratuluję również. Ewa Kołębiowska. Dorodzę. Ewa. Serdeczne gratulacje. Izabela Król. Monika Lizak. Gratulacje. Agnieszka Panasiuk. Serdeczne uszanowanie. Gratulacje, Agnieszka. Monika Słocha. Gratuluję. Edyta Szymczak. Serdeczne. Gratuluję. Ja również gratuluję. Basia Brela. No co? Wojciech Bogucki. Gratuluję. Piotr Brudny. Gratuluję. Adrian Kiślar. Gratuluję. Gratuluję. Wiesław Świk. Gratulacje. Yeah, that's right.
zaparty. Gratuluję. Zrobiłeś dużą niespodziankę rodzicom, na pewno i mnie również, bo nie zawsze były to ten takie dobre jak na koniec. Dziękuję. To dużo szczęścia. Jakub Ryca. Gratuluję. Też ładnie świadectwo. Monika Cieśla. Monika Cieśla. Gratuluję. Ela Chmiel. Agnieszka Kozłowska. Również Agnieszka walczyła się do oceny. Dziękuję. Wasza była bardzo dobra. Karina Lewandowska. Anita Lorek. Również dziękuję za współpracę. Natalia Zisenbach. Dziękuję bardzo. Agnieszka Kubacz. Mam nadzieję, że nie było czekać, że w naszej klasie nie nazywałaś tutaj tylko. Gratuluję ukończenia szkoły. Dziękuję bardzo. Robert Wisełka. Piotrek Bronka. No, Piotrek, wiesz. I ja wiem, prawda? Tam jedna ocena się bardzo łamała. Krystian Szczotka. Dziękuję. Wojtek Stankiewicz. Gratuluję Ci i dziękuję Ci jeszcze raz, że tak ładnie się zaprezentowałaś. Mimo, że bywało z nami różnie, prawda? Szymon Krzemiński. No, Szymon się doczekał, że to się nie było. Gratuluję z kończenia szkoły. Życzę powodzenia. Bogdan Kocon. Krzysztof Kajzar. Dziękuję Wam ślicznie za współpracę, słuchajcie. I przepraszam.
wszystkie złe i dobre dni, tak jak śpiewaliśmy w piosence. Życzę wam powodzenia, zdania egzaminów i w ogóle spełnienia marzeń. I zapraszam na odwiedziny tutaj. Zawsze te drzwi będą dla was otworem. I chciałabym, żebyście mnie odwiedzali i opowiadali mi, jak dalej potoczyły się wasze losy. Jak tylko daliście sobie żyć. A teraz przejdziemy na obiad. No, możecie zostawić tutaj. Dziękuję bardzo. Yes,